Umiłowani bracia i siostry, nieżyjący już ksiądz poeta Jan Twardowski napisał: kiedy ktoś przeprowadza się na inną ulicę albo do innego miasta, to zabiera wszystkie rzeczy ze sobą. Jeżeli jednak ktoś przeprowadza się do nieba, wszystko, co miał, zostawia w mieszkaniu, nawet szczoteczkę do zębów. A na nowe miejsce zabiera tylko swoją duszę. Jaka ta dusza ważna, nie można się z nią rozstać. Ta krótka refleksja kapłana poety nad życiem, które każdy człowiek przeżywa w dwóch wymiarach, najpierw tym ziemskim, mającym swój początek i koniec, a po śmierci więc wieczności, która ma również swój początek, ale nie ma końca, zatrzymała nas dzisiaj w naszej lwowskiej katedrze. Czynimy to we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, czyli tych, którzy pozostawili na ziemi wszystko. Dom, rodzinę, szafę pełną ubrań, zegarek, który odmierzał czas i niewyrwane kartki z kalendarza. Nie wzięli ze sobą nic materialnego, ponieważ po tamtej stronie już tego nie potrzebują. Ich życie powstałe z prochu obróciło się w proch. Jedynie co nie umarło, czego czas nie zniszczył, to nieśmiertelna dusza, która żyje i trwa w wymiarze nam jeszcze nieznanym, niezrozumiałym, ale przeznaczonym dla nas. Moi drodzy, kiedyś usłyszałem pewną historię, którą dzisiaj chcę się z wami podzielić. Na pokładzie starego statku płynącego do Stanów Zjednoczonych znajdował się misjonarz, który spędził wiele lat w Chinach oraz znany w całym świecie operowy śpiewak, który był tam tylko 2 tygodnie na występach. Kiedy dopłynęli do Nowego Jorku, misjonarz ujrzał wielki tłum wielbicieli oczekujących powrotu artysty. Boże, nie pojmuję tego, mruknął nieco rozgoryczony misjonarz. Poświęciłem Chinom 42 lata mojego życia. On był tam tylko przez 2 tygodnie. Jego witają w domu tysiące ludzi, a na mnie nikt nie czeka. Wtedy miał mu odpowiedzieć Bóg: synu, skąd ta gorycz? Przecież nie jesteś jeszcze w domu. A święty Jan w swojej Ewangelii zacytował słowa Pana Jezusa: w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Idę przecież przygotować wam miejsce. Przybędę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. I taka jest prawda o naszym życiu. To, co doczesne, ma swój finał przed Bogiem. Tak było i w życiu pochowanych w podziemiach katedry arcybiskupów i biskupów. To, co ziemskie, pozostało na ziemi. Nie zabrali ze sobą swego biskupiego stroju, mitry i pastorału. Pozostały po nich biskupie pierścienie i krzyże. Nie zabrali na tamtą stronę zapisanych na kartkach kazań ani książek. Nie wzięli swej katedry ani paliusza metropolity. A gdy ludzie włożyli im do trumny oznaki ich pasterskiej posługi, to one ciągle tam są i obracają się w proch i pył. Jedyne, z czym stanęli przed Bogiem, to ich dobre czyny,
to życie spełnione w świetle Ewangelii i świadectwo Kościoła, któremu wiernie służyli. Mówimy dzisiaj o nich dlatego, że zapisała ich historia, że pozostali w naszej pamięci i spoczywają w kryptach, nad którymi chodzimy jako ziemscy pielgrzymi zmierzający w stronę wieczności. Moi drodzy, trwając w zadumie dzisiejszego wspomnienia naszych zmarłych, modlimy się o życie wieczne dla nich. W przeciwieństwie do wczorajszej uroczystości Wszystkich Świętych, kiedy wzywaliśmy ich wstawiennictwa i prosiliśmy, aby się nami opiekowali, to dzisiaj spoglądamy z wiarą na groby biskupów, kapłanów, osób zakonnych, rodziców, krewnych, przyjaciół i znajomych, aby przyjść im z pomocą modlitewną. Bo jeśli czegoś potrzebują od nas, to tylko modlitwy. I to jest to, co możemy im ofiarować pełni wdzięczności za ich życie. Ale warto uświadomić sobie, że i oni przemawiają do nas, przypominając, jak ksiądz Twardowski, że wszystko zostawimy, jedynie z duszą się nie rozstaniemy. Zatem za wielkim filozofem Pascalem warto powtórzyć jego myśl. Wiedząc, że nie można śmierci usunąć, człowiek postanowił o niej nie myśleć. My jednak myślimy o swojej śmierci i módlmy się, aby okazała się dla nas dobra i szczęśliwa. Ona przecież przyjdzie w chwili, której się czasami nie domyślamy. Obyśmy tylko w tej chwili okazali się sprawiedliwymi, gdyż to dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich kara ani potępienie. Amen.